znajdujemy się w Piszczacu. Dzisiaj mamy dożynki w ochronnej wersji ze względu na panującą sytuację. Jednak rolnicy mimo wszystko chcieli podziękować za ten rok. Tak, tradycji musi stać się zadość, mimo tego, że no, okoliczności są takie, jak widać. Obowiązują nas przepisy sanitarne, które respektujemy, dlatego też zdecydowaliśmy wspólnie z księdzem proboszczem o tym, że tegoroczne dożynki będą tylko i wyłącznie w kościele. Zbiegło się to w jednym czasie z odpustem w naszej parafii, także święto podwójne. Myślę, że tak jak widać już po ludziach, będzie sporo osób, jednak będziemy starać się zachowywać te wszystkie normy sanitarne, odległościowe, które są nakładane na nas. Rolnicy chyba w tym roku zebrali dosyć dobre zbiory. Myślę, że tak. Początek był taki ciężki, bo wydawało się, że będzie bardzo, bardzo duże straty ze względu na panujące ulewy. Niemniej jednak myślę, że ulewy były akurat w takim okresie, kiedy powinny być. Oczywiście występowały gdzieniegdzie podtopienia. Takie sygnały mieliśmy. Zresztą widzieliśmy to w rejonach rzek przepływających przez gminę Piszczac. Niemniej jednak summa summarum plony z tego, co słyszę, widzę, wiem, są obiecujące. Także jest co świętować, jest za co dziękować. Niezwykłe w kłosie jest to i w zwykłej ludzkiej pracy, że daje człowiekowi życie. Życie człowiekowi daje. Wiecie, co by było, gdyby w tym roku nikt nie zasiał osiny? Nie byłoby ziarna. Nie byłoby mnóstwa rzeczy, by nie było. Wyobrażacie sobie, jak wielu rzeczy by nie było, gdybyśmy nie mieli pól zasianych zboże? To, co jest takie zwykłe i oczywiste, mogłoby tego nie być. Służy niezwykłej sprawie, naszemu życiu służy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za tegoroczne zbiory, plony z racji dożynek. Módlmy się także za parafię, za naszych gości, abyśmy mogli cieszyć się tymi łaskami, których najbardziej potrzebujemy. Ciebie prosimy.